Cześć, witajcie w poradniku, jak zainstalować RL Crafta dla użytkowników premium Minecrafta. Potrzebne będą cztery rzeczy. Po pierwsze, Java 64-bitowa. Po drugie, AT Launcher. Po trzecie, link do RL Crafta. Nic więcej, tylko link. Oraz Optifine, żeby działało Wam to dobrze. Przejdźmy do punktu numer 1, czyli do zainstalowania Javy. Wszystkie cztery linki do wszystkich potrzebnych rzeczy są w opisie. No i prawie zapomniałbym powiedzieć, że link do mojego Twitcha jest nad wami i w opisie również jako piąty link. Musicie wbijać, obserwować, oglądać. Gramy tam w tego RLCrafta na Multicoop, Valoranta, gramy Warzone, gramy, platynujemy gry na PlayStation. Zapraszam. Szukając Javy 64-bitowej, wpisujemy Java 64-bit download. Wchodzimy w... Nie, to jest trzeci link od góry. I zjeżdżając niżej mamy Windows Offline 64-bit. Większość osób klika pierwsze dwie opcje lub w ogóle jakąś inną. Pobieramy, instalujemy. Po instalacji Javy przychodzi kolejna AT Launcher. Wchodzimy w zakładkę Download. Zjeżdżamy niżej, wersja na Windowsa. Po pobraniu tworzymy sobie w naszym dysku folder AT Launcher. Kolejno wchodzimy do folderu, wklejamy tutaj nasz launcher i go włączamy. W tym momencie nam się pobierają pliki AT Launchera, po to jest folder. Ponieważ, zobaczyć, on tworzy tu swoje wszystkie pliki. Folder możemy zamknąć. Wybieramy, że angielski, na razie nie ma innej opcji. Logujecie się do swojego oryginalnego konta. Następnie wchodzimy do zakładki Settings, Java / Minecraft i w zakładce Maximum Memory RAM wpisujecie co najmniej 4 giga. Jest standardowo, ale ja mam ustawione 12 i zżera mi 8, czyli jednak coś jest na rzeczy. Ten mod potrzebuje więcej pamięci RAM. Wpisujecie, co... mi się wydaje, że minimalnie połowę z waszej pamięci RAM, z której aktualnie korzystacie. Następnie, korzystając z linka, który jest w opisie do RL Crafta, wchodzicie do zakładki Instances, Add Curse Pack. Po skopiowaniu klejacie go tutaj i klikacie guzik Add. Teraz wystarczy kliknąć Install. Możecie to nazwać, jak wam się żywnie podoba. Po instalacji paczka modów wyświetli wam się w zakładce Instances i możecie kliknąć Play. Uruchamiamy pierwszy raz. I teraz, żeby mieć większą ilość klatek na sekundę i zwiększyć płynność i przyjemność rozgrywki, po pierwszym uruchomieniu będziemy dogrywać Optifine'a. Link również jest w opisie. Po uruchomieniu wyświetla nam się tu RLCraft 127 modów. W tym momencie możemy wyjść. Open folder klikamy w tym miejscu i pobranego Optifine'a przenosimy do zakładki Mods. Klejamy go tutaj, możemy ponownie uruchomić. I w tym momencie jak klikniemy opcję, Deo, wyświetla nam się w lewym dolnym rogu Optifine HDF 5 Ultra. To wszystko w tym poradniku. Jeśli zrobiliście wszystko krok po kroku, powinno wam wszystko działać. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam na swojego Twitcha, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym poradniku, gdzie będzie pokazane, jak zainstalować to na wersji non-premium. Na razie.